tym kraju ponad 67%. Obywateli ma przeciwciała koronawirus w Indiach, ponad 2/3 dorosłej populacji z przeciwciałami. Dokładnie 67,6%. Dorosłej populacji Indii wykształciło przeciwciała koronawirusa po przebyciu COVID-19. To wyniki ogólnokrajowego badania serologicznego, w którym wzięło udział blisko 30 tysięcy osób. Liczba zakażeń w kraju ciągle spada. Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu na 29 tysięcy osób, w tym na 8691 dzieciach w wieku 6-17 lat. Z badania wynika, że 67,6% dorosłych oraz połowa nieletnich wykształciła przeciwciała. Wykazano także, że spośród badanych 7252 pracowników sektora medycznego 85% jest odpornych na koronawirusa po przejściu COVID-19. W Indiach liczba zakażeń koronawirusem spada. Ostatniej doby odnotowano ich 30093, a 374 osoby chore na COVID-19 zmarły. Eksperci jednak ostrzegają władze przed zbyt szybkim rozluźnianiem restrykcji. Druga fala wciąż trwa. Ryzyko, że dojdzie do ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, jest wysokie, powiedział doradca rządu do spraw zdrowia Vinod Kumar Pol. Koronawirus uderzy w dzieci? Reuters zwrócił uwagę, że według niektórych ekspertów trzecia fala mogłaby uderzyć głównie w dzieci. Mumbai oraz inne miasta szykują oddziały pediatryczne na tę ewentualność. Zakażeni koronawirusem w Indiach stwierdzono dotychczas ponad 31 milionów ludzi, ponad 414 tysięcy chorych zmarło. Opublikowany we wtorek raport organizacji badawczej Center for Global Development na Uniwersytecie Harvarda wskazał, że rzeczywisty całkowity bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 w Indiach może być nawet 10-krotnie wyższy od oficjalnego i wynosić 3,4,7 milionów osób.